pamiętam bardzo dobrze to wszechogarniające uczucie pustki i odrzucenia, a jednocześnie pojawiającego się powoli przerażenia, bo moje wszystkie plany na cały kolejny rok właśnie rozbiły się na moich oczach na tysiące kawałków niczym filiżanka z chińskiej porcelany. Dziś chcę się podzielić z Tobą historią z mojego życia. Wydarzeniem sprzed 14, a może w sumie już nawet sprzed 15 lat, które zmieniło jego tor. Wydarzeniem, które postrzegałem jako moją porażkę, mój osobisty koniec świata, a które ostatecznie doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dziś i bez którego pewnie nie nagrywałbym dla Ciebie tego odcinka. Pozytywny miesiąc to podcast, w którym usłyszysz prawdziwe historie z życia różnych osób, które chcą się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami na temat tego, jak zmienić życie na lepsze, jak odnaleźć w nim własną ścieżkę, budować relacje oraz odkrywać pasję. A wszystko po to, by wpuścić do niego trochę słońca, zasiać dobre myśli w głowie i znaleźć w sobie energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja się nazywam Bartek Olejniczak i zapraszam Cię na drugi odcinek pozytywnego miesiąca. Posłuchaj. Tak sobie myślę, że to ciekawe, jak wiele rzeczy w naszym życiu zaczyna się w momencie, który uważamy za koniec. Historia, którą chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, też zaczyna się właśnie od takiego końca. Bardzo dobrze pamiętam ten moment. Był już późny wieczór, po kilkugodzinnym spotkaniu wszystkich członków organizacji studenckiej, w której działałem przez ostatnie 3 lata, miała wreszcie zostać ogłoszona decyzja o tym, kto będzie jej nowym przewodniczącym. Na początku była nas 4, ale po kilku prezentacjach, turach pytań i odpowiedzi, no i pierwszym głosowaniu, zostaliśmy już tylko we 2. Ja i moja kontrkandydatka. Siedzieliśmy na środku sali telewizyjnej w jednym z akademików Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no i czekaliśmy już na finalne ogłoszenie wyników. Działałem w tej organizacji od samego początku jej założenia. Brałem udział w jej budowaniu, przyjmowałem do niej nowe osoby, no i w związku z czym znałem wszystkich jej członków. Wreszcie byłem też gotowy poprowadzić ją dalej, no i byłem przekonany, że tak właśnie będzie. Ale przegrałem. Jednym głosem. I pamiętam bardzo dobrze to wszechogarniające uczucie pustki i odrzucenia, a jednocześnie pojawiającego się powoli przerażenia, bo moje wszystkie plany na cały kolejny rok właśnie rozbiły się na moich oczach na tysiące kawałków niczym filiżanka z chińskiej porcelany. Jednym słowem, koniec świata. Ale tylko taki mój, taki prywatny, bo przecież wszyscy inni żyli dalej, a tylko ja nie wiedziałem, co mam teraz zrobić ze swoim życiem. Nie pamiętam absolutnie, jak tego wieczoru wróciłem do domu. Kolejne dni zlały mi się w jedną szarą masę, nawet pomimo tego, że był to maj. I gdyby ktoś wtedy mi powiedział, że te przegrane wybory będą najlepszą rzeczą, która mnie spotka w życiu, no to prawdopodobnie przestałbym się do tej osoby odzywać. Co w takim razie stało się dalej? Kilka, a w sumie może nawet kilkanaście dni później spotkałem się z moim dobrym znajomym i usłyszałem od niego słowa, które zostały ze mną do dziś. Powiedział, że kiedy nie ma się żadnej opcji, no to w sumie każda opcja jest dobra i każda może być nowym początkiem. I podsunął mi wtedy szaloną myśl. Wyjazd na wakacyjną praktykę zagraniczną. Bo skoro nie ma żadnej opcji, to przecież każda opcja jest dobra. A najgorsze, co w takiej sytuacji można zrobić, to nie zrobić nic. No i tym sposobem 1,5 miesiąca później siedziałem w pociągu z Wrocławia do Kijowa, a ostatecznie po 48 godzinach podróży wysiadłem w Doniecku, a to, co się zadziało w ciągu kolejnych 3 miesięcy, już na zawsze zmieniło moje życie. Razem z grupą 15 praktykantów z całego świata pracowaliśmy wtedy w wakacyjnym obozie dla dzieci. W ciągu dnia prowadziliśmy dla dzieciaków zajęcia edukacyjne, wymyślaliśmy gry i zabawy i uczyliśmy je angielskiego. Natomiast wieczory, a czasem nawet długie noce, spędzaliśmy w barze nad brzegiem Morza Azowskiego, zmieniając piosenki w starej szafie grającej, rozmawiając, dyskutując i wymieniając się doświadczeniami na wszystkie możliwe tematy. I wiem, że to pewnie nie brzmi teraz jakoś super wyjątkowo, ale mi na samą myśl o tych wydarzeniach szklą się oczy, bo
Po pierwsze, nigdy wcześniej nie wybrałem się samodzielnie w taką podróż. Nigdy wcześniej nie zostawiłem wszystkiego za sobą. No i co najważniejsze, nigdy wcześniej nie przeżyłem takiego otwarcia głowy na zupełnie nowe światy, punkty widzenia i poglądy. I tak sobie myślę, że musiałem przegrać tamte wybory, by odkryć siebie na nowo, by zafascynować się drugim człowiekiem, jego życiem, jego historią i zrozumieć po raz pierwszy w moim życiu, że mój punkt widzenia nie jest tym jedynym. Ja musiałem przegrać tamte wybory, żebym mógł żyć tak, jak żyję teraz, by poznać nowych przyjaciół, by nauczyć się ciekawości świata, zakochać się w ludzkich historiach, by podróżować, no i by być w tym miejscu, w którym jestem teraz i robić to, co robię. A być może nawet po to, by dziś właśnie nagrywać dla Ciebie ten podcast. Władysław Tatarkiewicz napisał kiedyś, że wszystko jest wiadome dopiero, gdy wszystko jest skończone. Więc tak sobie myślę, że dopóki nie wszystko jest skończone, to zawsze jest szansa na nowy początek. I to jest myśl, z którą chcę Cię dzisiaj zostawić. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.